gramy. Dobra, ja się tylko ułożę, żeby w kadrze być bliżej Andrzeja. No i co? Zastanawiałem się, jak zacząć naszą rozmowę, bo myśmy się poznali przy okazji historii związanych z OZE, ale odkryłem też, że ja Cię znałem wcześniej. Po prostu patrzyłem czasem na wyniki strzeleckie na Legii i za każdym razem myślałem sobie, czy to może być ten sam Rozenek, czy to możliwe, że ty, którego znam z telewizji, żeby po prostu, żeby był dobrym strzelcem, bo jakoś mi się te dwie dziedziny kompletnie nie jarzą. No, dla mnie zawsze polityk to jest takie chodzące pustosłowie, jednocześnie osoba, która no, niedużo ma do powiedzenia. I powiem Ci, że tak sobie pozwolę tylko podsumować naszą znajomość. Powiem Ci, że byłem w totalnym szoku, jak spotkaliśmy się w towarzystwie Artura Bramory pierwszy raz i nagle się okazuje, że Ty o fotowoltaice 7 lat temu wiedziałeś tyle samo, co ja. No tyle samo to na pewno nie, to już mi słodzi. Dobra, ale już nie słodzimy, od słodzenia są ciastka. Dawaj, ty mi mów, bo jest tak, będzie bez kwadransu na ocieplenie. Mhm. Powiedz mi, jesteśmy po pierwszym czytaniu kompletnie niekorzystnej dla prosumentów nowelizacji ustawy o ASA. Powiedz mi, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Parlamentarzysty, który tak, po pierwsze rozumie, o co chodzi, po drugie no, ma dystans zarówno i do działań większości, no, to oni chyba nie są większością, tych, co rządzą, jak i tych, co najgłośniej deklarują, że są w opozycji. No i Ty też jesteś z tych takich polityków, bym powiedział, no nieugiętych. Bo nie spotykamy się raz w miesiącu, ale ja jednak czytam, co Ty tam robisz i czytam, na czym Ci, na jakich rzeczach Ci zależy. I wydaje się, że jakby, gdybym miał pokazać top 5 gości po prostu ze zdroworozsądkowym kręgosłupem, no to bez nadmiernego słodzenia to jesteś w tej pierwszej piątce. Ja się biorę za ciastko, ty zaczynasz gadać. Strasznie to miłe wszystko, co mówisz. Ale przede wszystkim naprawdę niebanalny strzelec, naprawdę. Dziękuję bardzo, staram się. Trening czyni mistrza, więc trenuję, do mistrzostwa daleko, ale staram się jak najczęściej być na strzelnicy i po prostu to przynosi efekt. Ustawa, bo to no jest ważne. Ustawa poszła do Senatu. Tam pewnie Senat wprowadzi poprawki, no bo jest to fatalna ustawa, więc będzie na pewno próbował jakoś ją zmienić lub jest tak, też taka możliwość, że Senat zawnioskuje po prostu odrzuci ją w pierwszym czytaniu. Tak czy inaczej ustawa wraca z powrotem do Sejmu i albo poprawki mogą być przez Sejm odrzucone tą samą większością, która za pierwszym razem przyjęła tę ustawę, albo jeżeli Senat postanowi odrzucenie jej w pierwszym czytaniu, to tak samo ta sama większość może powiedzieć, dobra, a my jednak chcemy tę ustawę i przegłosowujemy ją dalej. Następnie podpis prezydenta i prawo wchodzi w życie. Dobra, pamiętam dokładnie taką samą historię dawno, dawno temu, jak spotykaliśmy się na korytarzach sejmowych przy pierwszej ustawie OZE i pamiętam wtedy taką historię, gdzie wszyscy mi mówili, wtedy rządziła Platforma Obywatelska, PiS był wtedy w opozycji i wtedy wszyscy mówili, że ta ustawa się nie odbędzie, bo Platforma zrobi wszystko, Platforma wprowadziła dyscyplinę głosowania i wszyscy mówili o tym, że to po prostu nie przejdzie. I Ty, i Artur Bramora, ojcowie ówczesnego sukcesu, mówiliście, że jak się dogadamy całą opozycją, łącznie z PiS-em, to przejdzie. No i pewnie oglądającym jest trudno w to uwierzyć, ale Andrzej jest jednym z autorów dogadania się z PiS-em, dogadania się z PSL-em. Tak, ja pamiętam te nasze rozmowy. To złe słowo, po prostu uznaliśmy, że skoro stoimy po tej samej stronie, to powinniśmy razem zacząć działać w tej sprawie. I wtedy PiS deklarował poparcie dla fotowoltaiki, poparcie dla wiatraków. No, nie do końca było z wiatrakami, bo ja pamiętam moje spotkanie z Anką Zaleską i Anka Zaleska powiedziała, pan zamknie ryj na temat wiatraków, ja panu poprę te pana... No, ale generalnie byli bardzo tacy, jak na prawicę, proekologiczni, prozieloni. To Platforma wtedy stanowiła problem, ale okazało się, że i w Platformie też parę osób się złamało, no i przede wszystkim część PSL-u się złamało. Tak. Czy myślisz, że scenariusz jest do powtórzenia? Nie, dlatego że ten Sejm już wygląda zupełnie inaczej. Minęły 2 kadencje Sejmu, to już jest totalna maszynka do głosowania. Partie decydują o tym, co mają robić posłowie. Jak się poseł wyłamuje, to źle kończy. Co się musi wydarzyć, żeby wokół najnowszej nowelizacji ustawy o OZE, żeby złożyć do kupy, bo mnie z arytmetyki wychodzi, że jakbyśmy złożyli wszystkich opozycyjnych i jakby wszyscy opozycyjni przyszli na salę głosować, to jesteśmy w stanie uwalić tę nowelizację. Wiesz co, ale takie rozwiązania są możliwe tylko w świecie idealnym. No właśnie. Nie istnieje. Mobilizacja jest po stronie obozu rządzącego. oni do każdego głosowania ważnego, a wydaje mi się, że to jest ważne dla nich głosowanie, korumpują albo przekupują, albo w jakiś inny sposób zachęcają posłów, tych spoza swojego obozu. 35 tysięcy podobno, tyle kosztuje głos. No, wiesz co, to... No, wydaje mi się, że to dosyć tanie. Nie wiem, w jakiej walucie okay. Jak to dobrze porozmawiać z fachowcem. Bo jeżeli ktoś dostaje funkcję w banku na przykład i dostaje miesięcznie 40 tysięcy, no to... No tak. No, jak przeliczymy to razy rok, razy 2 lata. Jak patrzysz sobie na różnego rodzaju manewry polityczne, no bo Sejm jest niczym innym jak gigantycznym skrzyżowaniem, gdzie się ścierają często bardzo różne interesy. No i wiadomo jest, że prawo się stanowi pod konkretną potrzebę, a nie tak po prostu. I nowelizacja OZE ma na pewno swoją przyczynę. Ma na pewno swój start, no i to jest Jadwiga Emilewicz. Myślę, że nie ma sensu, żeby grzebać nikomu w życiorysach, jaki może być tego powód, że Jadwiga nagle stwierdziła, że trzeba było coś z tym zrobić. Ale powiedz mi, jak patrzysz sobie na te wszystkie interesy, które się przenikają na Wiejskiej, co jest przyczyną tak szybkiego i tak konsekwentnego procedowania, jednak tak drakońskiej nowelizacji? Myślę, że niezależność ludzi i wolność, z którą PiS walczy, dlatego że energetyka prosumencka oznacza tak naprawdę uwolnienie nas od jednego z ważnych bagaży, który ciąży na każdym gospodarstwie domowym, czyli od konieczności płacenia co miesiąc rachunku za prąd. To jest droga do wolności. Masz fotowoltaikę? Mam. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, niestety u siebie na Mazurach, no bo tu w Warszawie się nie da, tak, ale na Mazurach, gdzie mam domek, mam fotowoltaikę i nie płacę za prąd. Jeden z najlepszych pomysłów w życiu, jaki można mieć, w sensie tak, takim inwestycyjnym. No genialny w ogóle pomysł, super. I wiesz, mniej mi chodziło o to, kiedy ona się zwróci, bo ona w moim przypadku będzie się wolno zwracała, bo tam były i tak niewielkie rachunki za prąd. Tak. Dla mnie ważniejsze jest to, że ja osiągnąłem pewnego rodzaju niezależność, przynajmniej od tej strony. Przynajmniej tak mi się wydawało do tej pory. Że ponieważ już rachunki za prąd nie wchodzą w grę, to jeżeli ja tam się kiedyś na starość wyprowadzę, to będę miał po prostu taniej żyć, tak? Będzie człowieku, do starości to masz jeszcze tyle, że tam za dwie instalacje postawisz. Będę mógł te kwoty, które zazwyczaj się lokuje właśnie w rachunki za prąd, przeznaczyć na coś innego, chociażby na lekarstwa. Tak. To jest ważne. To jest niezależność. Tak samo proszę, wyobraźmy sobie, jakby ludzie mogli nie płacić za wodę. Można to sobie wyobrazić, bo ja to pamiętam, bo za PRL-u się nie płaciło za wodę. Uważaj, podłączyłem się po 20 latach do samorządowego wodociągu w ubiegłym tygodniu, więc wiem, o czym mówisz. Czekam na pierwszy rachunek, gdzie odkryję wraz z żoną i z dziećmi, jak dużo wody zużywamy. Gdybyśmy mogli nie płacić na przykład za śmieci. A płacisz za benzynę? Za benzynę? No niestety płacę. Kiedy będziesz miał samochód elektryczny wreszcie? Wtedy i to natychmiast, jak tu się pojawi chociaż jeden słupek doładowany. Bo ja tu mieszkam w tej okolicy. W tej okolicy? Tak. Okay. No, powiedz mi, gdzie ja mam naładować ten samochód? Wiesz co, z telefonu się kręcimy, zaraz bym musiał znaleźć w Plekszerze, ale myślę, że byśmy... Najbliższa, ja ci powiem, gdzie jest najbliższa ładowarka. Jest w centrum handlowym po dawnym Super Samie. Czekaj, muszę sprawdzić, czy się gramy, bo włączyły mi się światełka. No nic. Nie, chyba się gra. Wygląda na to, że się gra. Sprawdzę tylko kadr, bo czasem... Nie słychać. Tak. Słychać wszystko elegancko. Boże, po prostu myślałem, że mi serce stanie, a to po prostu wszystko działa jak należy. Andrzej, czyli rozumiem, że czekasz tak naprawdę na słupek do ładowania samochodu elektrycznego gdzieś tutaj w okolicy? Gdybym miał dom jednorodzinny, to ten słupek mogę sobie sam zainstalować. Gdybym mieszkał w domu, gdzie jest garaż podziemny, mógłbym ze wspólnotą lub ze spółdzielnią to ustalić. No, ma to tak. Mieszkając w centrum Warszawy, w kamienicy... Jest to trudne. Jest to niemożliwe. To musi miasto zainwestować w te słupki, wtedy ludzie będą się przesiadać na samochody elektryczne, inaczej się nie da. Trochę zaniepokoił mnie wątek mówiący o tym, że to jest element szerszej walki prawicowych ugrupowań politycznych z wolnościami obywatelskimi. Oni chcieliby mieć społeczeństwo totalnie podporządkowane, a każdy przejaw wolności jest niebezpieczny, więc jeżeli coś jest, co można zrobić, co ograniczy naszą wolność, to zostanie zrobione, prędzej czy później. Dobra, to... Jak jesteś prosumentem, sam wytwarzasz sobie prąd i sam go konsumujesz, no to jest obrzydliwe z punktu widzenia PiS-u, po prostu obrzydliwe, jak możesz? Zatem to jest konkretna kasa, ja w jakiejś ostatniej rozmowie policzyłem, że jak przemnożymy 700 tysięcy prosumentów w Polsce razy średni rachunek, te